ambasador polskiego transportu na trasie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Damian Bartnikowski, jestem ambasadorem polskiego transportu. Dziś moim gościem jest prezes kancelarii Mawo Group i współwłaściciel, pan Wojciech Romaniuk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Wojtku, dużo mówimy o optymalizacji umów pod kątem nazewnictwa. Pojawiło się pojęcie nagrody w umowach o pracę dla kierowców. Czy mógłby Pan to przybliżyć? Czy to jest jakaś rewolucja, bo tak to jest teraz przedstawiane i traktowane, czy po prostu kolejny zapis, który jest nieprawidłowy? Pojawił się zapis nagrody w umowach o pracę. Jest to zapis jak najbardziej prawidłowy, który pozwala nam w jakiś sposób wypłacić pieniądze legalnie naszym pracownikom, kierowcom. Natomiast robi się pewien problem i zgrzyt pod względem używania tego zapisu do rozliczania kierowców comiesięcznego. To znaczy nagroda, która występuje co miesiąc u danego pracownika, no z racji tego, że jest wypłacana regularnie, ma pewne podstawy, dlaczego ją wypłacamy. Możemy do tego oczywiście dorobić jakiekolwiek, nie wiem, historię. Nagle staje się, pod względem takiego wypłacania, staje się premią regulaminową. I tutaj możemy zapisać w umowie cokolwiek chcemy. Możemy zawrzeć cokolwiek innego niż premia. Możemy to nazwać w regulaminie, możemy tego nie nazywać. Natomiast faktem jest, że wypłacamy to co miesiąc. Jest to stały składnik wynagrodzenia, więc jest to składnik, od którego należy zapłacić ZUS i podatek PIT-4. Więc tak naprawdę nie zrobi nam to wielkiej różnicy. Natomiast w obszarze transportu pojawiła się ta nagroda, która w jakiś sposób chce ominąć opłacenia składek ZUS i PIT-4 w momencie, kiedy kierowca odbywa urlop lub jest na chorobowym lub należy mu wypłacić ekwiwalent za urlop. W momencie, kiedy stosujemy nagrodę, takie wynagrodzenie nie jest wypłacane w pełni według normalnego wynagrodzenia urlopowego, tudzież za chorobowe, tylko wypłacane jest tylko tyle, ile mamy napisane w umowie o pracę, czyli albo najniższa krajowa, albo podstawa, albo zasadnicza. Zależy to wszystko, kto jak ma ubrane to w składniki wynagrodzenia. Jest to o tyle niebezpieczne, że od takiego wynagrodzenia nie płacimy ZUS-u, nie płacimy PIT-4. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce w długim okresie czasu, zależy oczywiście też od skali tak naprawdę przedsiębiorstwa. Robi to nam potężne braki w płaceniu ZUS-u i w płaceniu PIT-4, które z racji czasu, kiedy występują, powiększają się. Może to być naprawdę wielki problem dla pracodawcy, używanie takich zapisów. Może tak, żeby pokazać mniej więcej, jaka jest skala i tak dalej. Zawsze podchodzę do tego, że wszyscy wiemy o jakichś różnych aferach gospodarczych, tudzież finansowych i pamiętamy wszyscy pewnie aferę GetBacku, gdzie przychodzono i mówiono nam, jakie pieniądze możemy zaoszczędzić. W momencie, kiedy zakupimy te obligacje, możemy zaoszczędzić w skali roku jakieś horrendalne 8, 9, 10%. Gdzieś, gdzie pokazują nam się złotówki, przestajemy troszeczkę myśleć i zaczynamy myśleć, co już my za te złotówki kupimy. Więc tutaj jest mniej więcej taka sama sytuacja. Ktoś przychodzi, pokazuje nam nagroda, tutaj zaoszczędzimy w ZUS-ie, tutaj zaoszczędzimy w PIT-4. Pokazują nam interpretację, gdzie faktycznie ZUS się wypowiada tak, od nagrody nie płaci się z ZUS-u, absolutnie. Natomiast taka interpretacja wobec tego, co my robimy, to jest zupełnie co innego. Jeżeli wypłacamy faktycznie to co miesiąc, musimy od tego zapłacić ZUS i PIT-4, nie ma tutaj żadnego obejścia. Wiadomo, teraz od roku wszyscy szukają oszczędności ze względu na pakiet mobilności, ze względu na na wojnę na Ukrainie, gdzie te wszystkie koszty, jeżeli chodzi o transport, strasznie podskoczyły do góry. No i tak naprawdę mówiąc, jesteśmy trochę podatni do tego, że szukamy wszędzie oszczędności, co możemy zrobić, żeby było taniej, żeby było lepiej. No i tak trochę trafiamy na grunt takich ludzi, którzy proponują nam takie obejście, można by powiedzieć obejście prawa. czyli obejście tych składek i podatku. Jest to bardzo duże zagrożenie i naprawdę radzę wszystkim na to uważać, żeby jednak nie podchodzili do tego tak łatwowiernie. Czyli ta nagroda może być tak naprawdę pułapką, a nie rozwiązaniem dla przedsiębiorcy i chyba z tego, co słyszę, nawet jest. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jest to po prostu granie trochę na naszych emocjach. Dzisiaj jesteśmy źli ze względu na to, że musimy płacić o wiele więcej za niektóre rzeczy, które jeszcze rok temu czy 2 lata temu nie musieliśmy ponosić takich kosztów. Dzisiaj ktoś tam mówi, tak, zaoszczędzisz dzięki mnie, zrobię takie zapisy w umowach, zrobię zapisy w regulaminach, gdzie de facto później się okazuje, że tych zapisów w ogóle nie ma, bo tej nagrody nie możemy wykazać, więc jest ona tylko wypłacana, pokazuje się na liście płac. Z tego co wiemy, oczywiście jeszcze nikt nie rozpoczął kontroli, żeby to było jasne, więc nikt nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że mamy jakieś wyroki sądowe, mamy jakieś sprawy toczone przez Urząd Skarbowy lub przez ZUS i możemy powiedzieć, że faktycznie oni stwierdzili, że takie coś, nie możemy takich zapisów użyć. Natomiast wiemy dobrze, że ZUS i Urząd Skarbowy mogą spokojnie sobie poczekać kilka lat, żeby zwrócić się do nas o takie pieniądze, no i po prostu dopłacimy je spokojnie ze względu na czas, w którym żeśmy to robili, będzie to kwota naprawdę spora, no i odsetki, które wiemy, że w tym momencie są bardzo wysokie, będą również spore, no i bolesne dla każdego z przedsiębiorstw. Te organy kontrolne na pewno na te odsetki czekają i na tą nieprawidłowość. Bardzo chętnie na nie poczekają. Jak dobrze zrozumiałem, nagroda ma mieć właśnie charakter incydentalny, a nie wypłaty comiesięcznej, więc tutaj też może być bardzo duży problem, że to może być od razu podważone. Dokładnie tak. Nagroda to jest jednak coś z samego pojęcia, o którym możemy rozmawiać. No, nagroda jest za coś. Zrobiło się coś incydentalnie, zrobiło się coś raz, tak? Nagrodzę cię za to, nagrodzę cię za to. No, w jaki sposób możemy stwierdzić, że nagradzamy pracownika co miesiąc przez 3 lata? No i to pewnie kwotą, która jest bardzo zbliżona do tej, która była miesiąc wcześniej. I miesiąc później, i za 3 miesiące, i za 4 miesiące. No jakby logicznie jest to absolutnie nie do obronienia. Przy czym, żebyśmy mieli też świadomość, tak naprawdę podważyć to prawdopodobnie będzie mógł dopiero sąd. Ze względu na to, że jednak patrząc właśnie to, co wcześniej mówiłem, że jeżeli popatrzymy na interpretację, ktoś jeżeli się zapyta o nagrodę, tak, nagroda faktycznie nie podlega, nie jest roszczeniowa, czyli płaci się od niej ZUS, jeżeli chodzi o miesiące, w których występuje, natomiast nie występuje nagroda wtedy, kiedy płacimy właśnie za ekwiwalent, za urlop lub za chorobowy. I to jest ta różnica, którą tutaj mamy. Więc raczej jeżeli ktoś przyjdzie z kontroli, może oczywiście to stwierdzić, ale też nie musi. Natomiast jeżeli już pójdziemy do sądu, on raczej już nie będzie taki przychylny i na pewno zauważy tą nieprawidłowość. Czyli tutaj podsumowując, kierowca, jeżeli zobaczy wypłatę swoich świadczeń urlopu i chorobowego, zgłosiwszy przedsiębiorcę do sądu pracy, może naprawdę ugrać spore wynagrodzenie, wypłaty, zwrot tego, co powinno mu się należeć, jeżeli dobrze rozumiem. Nie dość, że zwrot tego, co powinno się należeć, to jeszcze ZUS oczywiście też się o to poprosi, co powinno mu się należeć. Dlatego właśnie trzeba na te zapisy wszystkie uważać. Nie dajmy się dzisiaj sprowokować komuś, kto znajdzie dla nas cudowne rozwiązanie, bo takiego na dzień dzisiejszy nie ma. Czyli przestrzegajmy przepisów prawa, nazywajmy składniki wynagrodzenia tak, jak powinno one być nazwane wedle kodeksu pracy. Dziękuję bardzo Panie Wojciechu. Moim gościem był Wojciech Romaniuk, prezes kancelarii Mawo Group. Do zobaczenia na trasie i w internecie. Na trasie. To, co ważne dla transportu.